to powstają cmentarze przecież i Rakowicki, i Powązki, i Łyczakowski i inne powstają w celach higienicznych, no bo miasta się rozrastają. Dlaczego Rosa? Wzgórze się nazywało Rosa. Różne legendy o tym chodzą. No podobno, że jeden z właścicieli tutaj się nazywał Rosso czy Rossi. No słowem od tej Rosy. Jeśli mówić o Wilnie, które jest położone wśród siedmiu wzgórz i zwane jest miastem właśnie dlatego tym północnym Rzymem, to Rosa nie należy do tych siedmiu wzgórz najwyższych. Parę ich zobaczymy, na przykład oto jedna z tych wzgórz zalesionych. Tak, to jest akurat wzgórze Lipówka, najwyższe wzgórze, jeśli chodzi o te siedem wzgórz, 65 metrów nad poziomem rzeki Wilii, a nad poziomem morza 111. W ogóle Litwa ma najwyższą górę, nazwijmy to tak, 295, a tam drugą podobno 297, nie wiedzą, która wyższa, nad poziomem morza, czyli Litwa nie ma. Tam to najwyższe wzniesienie, 27 km stąd w kierunku Mińska, tędy do Mińska, koło Miednik, Góra Józefowa. No a Rosa na początku, kiedy została założona, to właśnie 2,5 hektary były przeznaczone pod Rosę. Później one się rozrosły do 4,5, prawie do 5. I nowa część Rosy, też będziemy sobie chodzić i Państwo zobaczą, też ponad 4 hektary. Czyli dzisiaj tak z 9 hektarów Rosa liczy. Powierzchni nie widać tak, jak okiem strzelił, no bo to wszystko, jak jeden z poetów, Witold Hulewicz, mówił, który opisał w formie poetyckiej całe Wilno, powiedzmy, o cmentarzach, mówił tak. Wileńskie cmentarze mają pejzaż gór, umarli to jeden ponad drugim leżą, tu nad zapomnianym kwitną wiecznie pomne bzy, a nędzarz góruje nad panem byki. Właśnie tak to jest. Wszystkie cmentarze wileńskie mają dzisiaj takie położenie, no bo samo Wilno ma takie ukształtowanie. No a tutaj to jest najnowsza część tego cmentarza, czyli cmentarz, który powstaje w 20-leciu międzywojennym. Jak już przypomniałam troszeczkę, że w 1918 roku, 16 lutego, Litwa staje się państwem samodzielnym. W 19 roku właśnie idą walki tutaj z bolszewikami, potem z Litwinami też, marszałka Piłsudskiego i legioniści marszałka giną. Tu właśnie oni spoczywają. Część też spoczywa atowców tutaj, którzy już ginęli podczas II wojny światowej. No a że marszałek przecież pochodził z Zulowa, Zulów jest 60 km stąd, w kierunku akurat Święcian i tędy też do Ignaliny, o której już tutaj mowa była, z panami rozmawialiśmy, gdzie ta ignalińska elektrownia. No i proszę Państwa, był jeszcze chłopcem, jeszcze się uczył w szkole, kiedy spalił ich się majątek, no i wtedy ojciec po prawie dwóch latach walki o ten majątek próbował jakoś tam to odbudować i tak dalej, ale niestety nic mu nie wyszło. Przyjeżdża tutaj z dziećmi do Wilna, no i Wilno jest tym rodzimym miastem marszałka. Wilno też zdobył, prawda, dla Polski. I kiedy już źle się czuł, kiedy pisał testament, czuł, że odejdzie, to w testamencie właśnie zapisał, że pewnie, tak napisał mniej więcej tak, próbuję sparafrazować, zapewne będą chcieli pochować mnie na Wawelu i niech, ale życzę sobie, ażeby moje serce leżało w moim rodzinnym mieście Wilnie, wśród moich żołnierzy na cmentarzu na Rosie. Zaznaczył też w testamencie, co ma być napisane na płycie grobowej. Że mają być napisane słowa z poematu Wacław, Juliusza Słowackiego. Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą za innych śladem iść tą samą drogą, które będą poświęcone matce, bo zaznaczył też, że spoczywać w tym samym grobie mają prochy matki i jego serce. I zaznaczył, że ma być tylko krzyżyk, matka i serce syna. Żadnych dat. Widzą Państwo, tak też właśnie jego życzeniu stało się zadość. I że mają być słowa z poematu Benioski Juliusza Słowackiego, kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skalach orla, niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów sosem szumie. W 1935 roku 12 maja umiera marszałek, 18 maja odbywają się uroczystości pogrzebowe, 30 maja, wcześniej przez lekarzy wyjęte serce marszałka, w urnie wyrusza tutaj do Wilna.
i czeka do pierwszej rocznicy śmierci w kościele przy Ostrobramskim świętej Teresy w Zawili. I właśnie w pierwszą rocznicę śmierci w 1936 roku, 12 maja, powstaje oto to mauzoleum. Uroczystości piękne, potem właśnie płonie wieczny ogień, zaplonął zaraz, stanęła warta honorowa. I tak, proszę Państwa, było do 1939 roku. Do czasu, aż Sowieci napadają na Polskę. 18-19 tutaj trwają walki i ostatni żołnierze tutaj giną. No a prochy matki, bo matka już też nie żyła, przecież to po śmierci matki Zulów opuścił już ostatecznie ojciec i przybył tutaj z dzieciakami do Wilna. A matka była pochowana na Litwie Środkowej w swoim rodowym majątku Bilewiczów, bo Bilewiczów nas domu. I w międzyczasie właśnie w 1935 roku sprowadzone zostały prochy matki tu. No i właśnie kiedy powstawało mauzoleum, to trumna z prochami matki została opuszczona i na trumnie stanęła urna z sercem marszałka. Sprowadzone też z mamusią były prochy dzieciaczków ostatnich państwa piłsudskich, czyli ostatni z rodzeństwa marszałka, którzy byli bliźniakami Teonia i Piotr. Ich trumienki tam w Suginkach stały w grobowcu rodzinnym na trumnie matki. I my za chwilę pójdziemy sobie zwiedzać cmentarz, to właśnie Państwo zobaczą, gdzie są pochowani Teonia i Piotr. No cóż, proszę Państwa, tutaj też rosną sosny. Sosny, które są zulowe. Już nie te same, co w 1936 roku posadzone, ale zulowa z majątku rodzinnego. Co dziś jest w Zulowie? Zulów dzisiaj, znaczy później tam fermy były te kolchozowe, tam wszystko rozwalone. Jakby Państwo sobie tam gdzieś w internecie czy gdzieś zobaczyli, to już są te najnowsze zdjęcia. Dzięki rządowi polskiemu, dzięki Związkowi Polaków na Litwie, Zulów trochę się odradza, ile się da, bo miejsce, gdzie urodził się marszałek, w miejscu sypialni rodziców, rośnie ten dom, który tam n razy odsadzany, jednak rośnie. No i upamiętnione jest to miejsce z tym, że oczywiście tego nie zachowało się żadnych budynków. No i teraz tu mamy naszą panią Irenę Bołądź, taką poetkę wileńską, która nam powie wiersz o marszałku. Proszę pani. Powiem tu przed bitwą. Mówię, za nasze Wilno życiem płacili, puszkę żołnierzy go wyłożyli. A gdzieże te inni byli, czemuż na pomoc nikt nie przybyli. Matka najświętsza na to patrzyła, pomoc nad Wisłą do nas przybyła. I wtedy Polska nam zajaśniała, kiedy Maryja nad Wisłą wcala. A bolszewicy to jej nie znali, oni ze stracha połomniewali. Garstka Polaków tam naszych byli, swoją pomocą ich przegonili. Matko najświętsza, no gdzieże byłeś? Czemu w Katynia ty się spóźniłeś? Sokołów polskich tam mordowali, a im ratunku nikt tam nie dali. Zbrodniarzy usta ich zaciskali, żebyś na pomoc jej nie wołali. Jakże tam traci ich mordowali, krew oficerystwom przeniewali. Oni tam życie swe zostawili, do swoich rodzin nie powrócili. Drzewo i liście wyś widzieliście, czemu świadkowie wy nie byliście? Bo wasze liście byli zmoczone, krwią oficerską byli zbrodzone. Jasny księżycu w złotej koronie, czemu w Katyni nie był w obronie? Tyś nad Katynią jasno świeciłeś, czemuż ty dla nich świadków nie byłeś? Drodzy Polacy, wy pamiętajcie, żołnierskich roków nie obmijajcie, bo oni za nas tutaj walczyli i życie swoje tu zostawili. Drogi marszałku, chociaż ty w grobie, my pamiętamy zawsze o tobie. Przed twoim grobem głowę schylamy i niebezpiecznych tobie żądamy. Dziękujemy bardzo, pani Irenie. O tragedii smoleńskiej, no proszę. No.